Brawo. Nie wiem, że Państwa jest na razie mało, ale myślę, że to się w niedługim czasie zmieni. Zespół Pieśni Tańca Mazurek. I uwaga, drugi zespół mamy na scenie. Lesiaki z Raniżowa. Również gorące brawa. I kolejny zespół, czyli Chorzelowiacy. Oczywiście grupa młodsza. Brawo. To są uczestnicy pierwszej kategorii wiekowej Jarmarku Ludowego w Chorzelowie. A ja już witam na scenie panią dyrektor Kierasz Jędrychowską, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie. Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt otworzyć 7. Podkarpacki Jarmark Ludowy Roztańczony Chorzelów. Organizatorem tego jarmarku jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie oraz Starostwo Powiatowe w Mielcu. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. Przede wszystkim witam zespoły, opiekunów, instruktorów. Duże brawa dla zespołów. Siódmy podkarpacki jarmark ludowy, roztańczony Chorzelów, uważam za otwarty. Proszę Państwa, ja kilka słów jeszcze zanim, że tak powiem, wpuścimy pierwszy zespół na scenę. Na dzisiejszy przegląd, który ma charakter oczywiście konkursowy, ponieważ wyłonione zostaną nagrody miejsce pierwsze, miejsce drugie, miejsce trzecie. W pierwszej części, czyli kategorii pierwszej, drugiej przepraszam, bo pierwszej uczestnicy się nie zgłosili, więc druga kategoria wiekowa 10-15 lat. Nasze zaproszenie przyjęły 4 zespoły. Plus w drugiej kategorii 1 zespół oraz 4 kapele. Słów kilka. Oczywiście celem imprezy jest konfrontacja tych wydarzeń artystycznych, dziecięcych, młodzieżowych zespołów z terenu województwa podkarpackiego, prezentacja regionalnej muzyki ludowej, tworzenie możliwości szerokiej wymiany doświadczeń dotyczących pracy z amatorskimi zespołami tanecznymi, ochrona tradycji regionu, upowszechnienie kultury i sztuki, promowanie twórczości wokalnej, muzycznej i oczywiście tanecznej. Myślę, że dopingować też w ten sposób zespoły do większej pracy nad kultywowaniem tej tradycji będzie nasze jury dzisiejsze, a jest nim pani Alicja Haszczak. Witamy serdecznie. Oraz pan Kazimierz Wober. Proszę Państwa, słów kilka. Wiem, że Państwo zapewne już znacie te osoby, natomiast słów kilka na temat pani Alicji Haszczak. Jest to ogromny autorytet w dziedzinie choreografii, folklorysta, jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W Rzeszowie współtworzyła studencki zespół pieśni tańca Połoniny Politechniki Rzeszowskiej. Animatorka tańca lodowego, autorka książek Folklor Taneczny Ziemi Rzeszowskiej, Tańce Lasowiackie oraz Tańce Rzeszowskie. Od 1969 roku współpracuje z polonijnymi zespołami folklorystycznymi we Francji, Kanadzie i na Ukrainie. Jest wykładowcą na kursach i warsztatach choreograficznych organizowanych dla instruktorów tańca. Jest członkiem grupy ekspertów polskiej sekcji CIOF. Za wieloletnią pracę wyróżniona wieloma nagrodami. Za zasługi dla kultury ludowej otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga. Wielkie brawa dla pani Haszczak. Oraz pan Kazimierz Bober, magister sztuki, kierownik, były kierownik zespołu Bardowska oraz zespołu Rzechy, nauczyciel szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia w Rzeszowie u Tarnobrzegu. Sukcesy, jak Państwo słyszycie, i na bazie w sensie sztuki tanecznej, ale również sztuki muzycznej, ponieważ pan Bober Kazimierz ma również osiągnięcia, jeżeli chodzi o osiągnięcia instrumentalne, to znaczy jego, jako pedagog oczywiście, jego największym sukcesem jest wygrany konkurs międzynarodowy akordeonowy i to był rok, panie Kazimierzu, który? 80? 81. Także serdecznie gratuluję, nie tylko na niwie tanecznej, ale również muzycznej. Brawa dla pana.